Siemaneczko, jestem pec i dzisiaj w tym poradniku pokażę jak zrobić stronę na hasło, na hasło. To jest będzie pokaże dzisiaj sposób jeden, jak zrobić stronę na hasło w kodzie HTML. Wiem, wiem, tak wiem. Lepiej zrobić stronę na hasło w PHP, lecz to też dobry sposób nawet. Jak patrzyłem to Poprzez wyświetl źródło z Element jakoś nie mogłem sprawdzić tego, jakby hasła, więc też dobrze zabezpiecza ten sposób. OK, wchodzimy w nasze pliki strony na ftp. Dobra, Gdyśmy, gdy jesteśmy już w plikach naszych strony, fuck, a mi my myszka wariuje to, żeby. Dobra. Jakie, wpierw pomyślmy, jakie chcę mieć hasło strony. Nie wiem, na przykład hasło strony. Hmm. mi YouTube. Więc, jak mamy naszą stronę, strona jest taka. Fak, nie to. Yy, dobra, tak wygląda moja niby strona. I hasło strony, na przykład, będzie YouTube. Więc. Plik z tą stroną naszą, index.html, zmieniamy sobie na, nie wiem, yy, na przykład, yy, YouTube, prawda? To jest nasze hasło: YouTube. YouTube.html. Więc jakie chcecie mieć hasło? Tak, taką ma nazwę ten plik z naszą stroną. Oczywiście, to i yy, tutaj, teraz mamy taki kodzik ten kod macie w opisie i jeżeli wasza strona czyli ta, ten youtube ten indeks co, co ma przenieść potem po wpisaniu hasła yy, ma rozszerzenie html to tu zostawiacie html jeżeli jest ta strona wasza w php zrobiona to, krop, to kropka html zmienicie na kropka php i potem zapisujecie taki kodik z, z tutaj zamiast html php jeżeli jest, jest wasza strona w php ok następnie ten plik z tym całym kodem ten plik w html wrzucacie mm, do, na, na, na wasz serwer ftp potem ten, tą nazwę coś tego pliku czy inną tam nazwę zmieniacie na indeks, żeby żeby ten plik z, w spis, w spis w kurde. Z wpisaniem hasła otworzył się na Fp. Ok, i to na tyle. Otwieramy teraz naszą stronkę. Aha, i dobra, nie usnę reklamy, ale ok. I tutaj mamy takie, jakby pole. Pole tekstowe. W moim innym poradniku możecie, jest sposób, jak usunąć te reklamy bez tego, żeby było, ale ok. I tutaj wpisujecie, na przykład ja wpiszę złe hasło, nie wiem. Yy, yy, PEC, na przykład PEC. Klikam OK lub Enter i nas przeniosło do PEC.html. I tutaj, że nie ma takiej strony, przepraszam, nie działa taka. Cofniemy i wpiszemy na przykład to YouTube, ten nazwę tego pliku, co naszej strony, ok, i nas przeniosło do strony strony. Teraz wyświetleć źródło. Spróbuję wyszukać to, to YouTube. No nigdzie nie widać tego YouTube. No jak widać, to też jest trochę bezpieczny sposób. No, no to na tyle. W skrócie robicie plik z, z tym kodem. Jeżeli, jeżeli wasz plik ze stroną ma znacznik e, rozszerzenie.html to tu zostawiacie .html, a jeżeli ma znacznik znacznik rozszerzenie to zmieniacie tutaj rozszerzenie php, to tu zmieniacie html na php i zapisujecie. I ten plik z tym kodem z wrzucacie na serwer FTP ze stroną w ogóle Zmieniacie ten plik z tym kodem na indeks, żeby się on ładował, jak wejdziecie na stronę, a potem a ten potem te plik z waszą stroną, nazwę tego pliku zmieniacie na nazwę taką, jaką chcecie mieć hasło. I no i to tyle. No to był z wami Pedro. Ta flajka jest suba. Dziękuję za oglądanie. Na razie.